kwiaty doniczkowe w sypialni to doskonały pomysł, a ich obecność może przynieść więcej korzyści, niż mogłoby się wydawać. Warto podkreślić, że mówimy o sytuacjach zrównoważonych, kiedy w sypialni znajduje się tylko kilka roślin, a nie gęsty las, w którym trudno znaleźć miejsce na łóżko. Zbyt wiele roślin może prowadzić do wilgotności, której nie każdy z nas chce w swoim wnętrzu. Wbrew popularnym mitom, które sugerują, że rośliny nocą kradną tlen, ich wpływ na jakość powietrza jest w rzeczywistości bardzo korzystny. W nocy rośliny wydzielają minimalne ilości dwutlenku węgla, a w ciągu dnia poprzez fotosyntezę intensywnie wytwarzają tlen i usuwają z powietrza szkodliwe substancje, co czyni je doskonałym, naturalnym filtrem. Oznacza to, że obecność roślin w sypialni nie tylko poprawia estetykę wnętrza, ale także wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Niektóre rośliny, takie jak sansevieria, aloes czy bluszcz pospolity, mają zdolność do oczyszczania powietrza z toksyn, takich jak formaldehyd, benzen czy trichloroetylen. Te szkodliwe substancje mogą pochodzić z mebli, farb, lakierów, materiałów budowlanych, a nawet środków czystości, które używamy na co dzień. Ich działanie może prowadzić do podrażnienia nosa i gardła, a w skrajnych przypadkach nawet do wystąpienia astmy. Dzięki zdolności do pochłaniania tych toksyn, rośliny doniczkowe mogą znacząco poprawić jakość powietrza, którym oddychamy w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sypialnia. To z kolei przekłada się na lepszy komfort życia, lepszy sen i ogólne zdrowie. Do grona roślin, które efektywnie oczyszczają powietrze, dołączają również skrzydłokwiat, anturium, palma areka czy choja różowa. Ich obecność w sypialni staje się zatem nie tylko estetycznym wyborem, ale także świadomą decyzją w trosce o nasze zdrowie. Niektóre rośliny doniczkowe mają niezwykłą zdolność do produkcji tlenu w nocy, co czyni je idealnymi towarzyszami w sypialni. W odróżnieniu od większości roślin, które prowadzą fotosyntezę tylko w ciągu dnia, istnieją gatunki, które kontynuują ten proces również po zapadnięciu zmroku. To przynosi wymierne korzyści dla jakości powietrza w sypialni, co może być kluczowe dla naszego snu. Do takich roślin należą areka, aglaonema, fikus sprężysty, grudnik, grubosz, bluszcz, skrzydłokwiat, zielistka, sansevieria czy nefrolepis. Rośliny takie jak skrzydłokwiat, paprotka czy fikus benjamin dodatkowo podnoszą poziom wilgotności powietrza. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza w zimie, gdy ogrzewanie centralne wysusza powietrze, co prowadzi do suchości skóry i podrażnień dróg oddechowych. Dzięki roślinom powietrze w sypialni staje się bardziej przyjazne, co sprzyja zdrowemu i spokojnemu snu. Pamiętajmy, że optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 40 do 60%, co można wspierać obecnością roślin. Jednak musimy pamiętać, że nie wszystkie rośliny są bezpieczne dla naszych domowników. Na przykład filodendron jest piękny, ale może być toksyczny, co jest istotne, szczególnie jeśli w domu są dzieci lub zwierzęta. Dlatego ważne jest, aby wybierać rośliny, które będą bezpieczne zarówno dla naszych bliskich, jak i dla pupili. Trzykrotka, znana z łatwej pielęgnacji, to świetny wybór dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w uprawie roślin. Paprocie z kolei są nie tylko bezpieczne, ale także dodają sypialni wyjątkowego uroku, wprowadzając do wnętrza element dzikiej przyrody. Kwiaty doniczkowe w sypialni to nie tylko piękna ozdoba, ale także sposób na poprawę jakości powietrza, zdrowie i komfort snu. Wprowadzenie kilku roślin do tego pomieszczenia może sprawić, że nasz sen będzie głębszy, a samopoczucie znacznie lepsze. To prosty, a zarazem naturalny sposób, aby stworzyć w swoim otoczeniu przyjazne środowisko sprzyjające regeneracji i relaksowi po ciężkim dniu. Warto spróbować i przekonać się, jak rośliny mogą zmienić nasze codzienne życie na lepsze, wprowadzając harmonię i świeżość do naszej przestrzeni. Zainwestujmy w nasze zdrowie i samopoczucie, wybierając rośliny, które przyniosą nam radość i korzyści na co dzień.